Także witam wszystkich Państwa w imieniu Forum Młodych Dyplomatów, Koła Naukowego Prawo i Wschód oraz Koła Naukowego INALTUM na interdyscyplinarnej konferencji naukowej Koronawirus – Nowa Rzeczywistość. W dniu dzisiejszym odbędzie się aż 8 paneli, ponieważ mamy aż 40 czynnych uczestników w dniu dzisiejszym. Zresztą bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom za zainteresowanie, wszystkim ludziom, którzy przysłali do nas abstrakty, ponieważ przyszło do nas aż 90 abstraktów, za to, że w trakcie wakacji, w trakcie pandemii są zainteresowani naszą konferencją. To naprawdę nas nakręca do działania. Odbędzie się, tak jak powiedziałam, 8 paneli, będą one równolegle transmitowane, ponieważ cała konferencja by musiała trwać prawie 2 dni, jakbyśmy robili to po kolei. Wszystkie panele będą transmitowane, także na pewno wszyscy zainteresowani będą mogli obejrzeć również swoje wystąpienia oraz obejrzeć naszą konferencję. Mam również zaszczyt zapowiedzieć profesora Romana Kuźniara, który przedstawi nam wykład otwierający. Myślę, że pana profesora nie muszę przedstawiać, także bez zbędnego przeciągania zapraszam pana profesora. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z Beskidu Niskiego. Mam nadzieję, że ta odległość i miejsce, w którym w tej chwili przebywam, nie wpłynie jakoś negatywnie na łącza. To znaczy, że będziemy mieli stale kontakt, nic tu nie ulegnie żadnemu przerwaniu. Zostałem poproszony o takie wprowadzające uwagi do dzisiejszego spotkania. Bardzo się cieszę, bardzo dziękuję, że Państwo zechcieli mnie do tego zaprosić. Tutaj pani, która otwierała tą dzisiejszą konferencję, wskazała na to, że bardzo wielu ludzi się zgłosiło, co oznacza, że istnieje jakiś pewnie głód, jakieś wielkie zapotrzebowanie na tego rodzaju kontakty, że te przerwy powodowane przez pandemię dokuczyły wszystkim i ludzie chcieliby się spotykać, chcieliby móc dyskutować, wymieniać się poglądy, rozwijać się i do przodu. Jeżeli chodzi o to, o co ja zostałem poproszony, czy to, co ja ewentualnie zaproponowałem na nasze dzisiejsze spotkanie, to taki dość oczywisty temat, biorąc pod uwagę tematykę konferencji, wpływ pandemii koronawirusa C-19 na stosunki międzynarodowe. Otóż najpierw taka uwaga, to znaczy ten wpływ okazuje się, czy jak do tej pory okazał się znacząco mniejszy niż początkowo przewidywano, niż pierwsze prognozy te z lutego, marca, kwietnia, kiedy to bardzo wieszczono jakąś taką katastrofę w stosunkach międzynarodowych, w relacjach między państwami, na różnych kontynentach, pomiędzy kontynentami. To się na szczęście nie potwierdziło, a to dlatego, że najzwyczajniej w świecie stosunki międzynarodowe są słabo podatne na tego rodzaju zjawiska. Tego rodzaju zjawiska są bardzo dotkliwe dla ludzi, dla społeczności, dla całych społeczeństw, dla gospodarki, jak wiemy. Natomiast stosunki międzynarodowe, tak jak one dzisiaj wyglądają, są znakomicie bardziej odporne. Tutaj wystarczy podać przykład o wydarzenia czy zjawiska tego rodzaju, epidemii hiszpanki, o której wszyscy wiemy, bo ona była przywoływana w kontekście tego, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach na świecie. Otóż epidemia hiszpanki pochłonęła życie. No, nie jest to do końca jasne, znaczy nie ma takich ścisłych danych, ale gdzieś między 40 a 60 milionów osób i 1/3 ówczesnej populacji świata chorowała na tę grypę, czyli około 500 milionów ludzi z 1,5 miliarda. A mimo to stosunki międzynarodowe znajdujące się wtedy w trudnym momencie, bo tuż po pierwszej wojnie światowej, one nie odczuły epidemii czy pandemii hiszpanki. My mamy w tej chwili, jak wiemy, niecałe 25 milionów zakażonych i około 840 tysięcy osób, które z około 840 tysięcy osób, które zmarły z powodu
z powodu tej koronawirusa. No, przy populacji około 8 miliardów ludzi na świecie te proporcje widać, one układają się, można powiedzieć, na niekorzyść Hiszpanki, a mimo to świat, stosunki międzynarodowe poradziły sobie w tamtym czasie i radzą sobie dzisiaj, dlatego że stosunki międzynarodowe, o czym warto przypomnieć, to są te takie cztery podstawowe elementy, czyli uczestnicy stosunków międzynarodowych, przede wszystkim państwa, następnie relacje pomiędzy nimi, które zaspokajają interesy, potrzeby, oczekiwania, aspiracje społeczeństw, narodów, państw. Wreszcie to są instytucje, które regulują stosunki dwustronne, jak i status poszczególnych uczestników, wielostronne stosunki. I ostatni element to jest tak zwana hierarchia, czy też struktura pionowa, czyli układ sił pomiędzy tymi zwłaszcza największymi, czy grupami państw. I te cztery elementy rzeczywiście okazały się słabo podatne na tę pandemię. Może dlatego również, że ta pandemia okazała się niebywale egalitarna. Wirus C-19 okazał się bardzo egalitarny, a to w tym sensie, że dotknął może nie równo, ale wszystkich, to znaczy i duże państwa potężne i wysoko rozwinięte, i biedne, i mniejsze państwa. Wirus dotknął wszystkie cywilizacje, można powiedzieć, religie, kultury, systemy polityczne, bo i Chiny, Iran, Rosję, Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone, Brazylię. Tak więc kraje bardzo bogate, wysoko rozwinięte w Europie, proszę spojrzeć, Francja, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, tak samo dotknięte, czy może nawet bardziej niż wiele mniejszych czy słabszych państw. Generalnie okazało się bardzo egalitarny, w związku z tym ten wpływ się rozłożył, wpływ koronawirusa na stosunki międzynarodowe się rozłożył i dlatego nie widać jakichś takich, powiedziałbym, jakichś niestabilności w stosunkach międzynarodowych wywołanych tą pandemią. Ostatnie wydarzenie, które zapowiadało podobny dewastujący wpływ na stosunki międzynarodowe, miało miejsce 11 września 2001 roku, a więc atak terrorystyczny na Nowy Jork, na Waszyngton i wtedy też, no i później rozwój, dalsze ataki, rozwój tej globalnej wojny z terroryzmem, Global War on Terror. No więc wtedy też wieszczono, że już nic w świecie, nic w rzeczywistości międzynarodowej, nie będzie takie same jak wcześniej, to znaczy jak przed 11 września. Stosunkowo szybko okazało się, że niemal wszystko zostało tak samo, to znaczy zmieniało się, tak jak życie się zmienia, ale niekoniecznie pod wpływem właśnie tego ataku, czy w związku z reakcją na ten atak. Ale dlaczego takie reakcje? Skąd te takie przepowiednie katastroficzne na początku? W tym roku i wtedy, zaraz po 11 września, mówiono o globalnej wojnie domowej, którą wywołał atak 11 września. To wszystko ucichło. Dlatego takie reakcje, że inaczej dzisiaj niż to temu czy wcześniej, inno, powiedziałbym, miejsce w ludzkiej świadomości, w ludzkiej psychice, psychologii społecznej. W tej chwili, można powiedzieć, bardziej się boimy. Strach odgrywa większą rolę w życiu jednostek, w życiu społeczeństw. To odrębny temat, ale warto zasygnalizować. Z tym, że jak pokazuje życie, również w tym przypadku, ze strachem również pozwalamy, znaczy radzimy sobie, to znaczy szybko się z tym strachem oswajamy, tak jak oswoiliśmy się ze strachem związanym z atakami czy z zagrożeniem terrorystycznym, tak trochę podobnie oswoiliśmy się ze strachem wywołanym początkowo, przynajmniej przez pandemię koronawirusa. Czasem może zbyt lekko, zbyt łatwo ten strach porzucamy, bagatelizujemy zagrożenie,
i mamy efekt w postaci zbliżającej się drugiej fali czy wzrostu zakażeń w różnych krajach. No, te wakacje, oczywiście urlopy mają swój wpływ, ale widzimy bardzo wyraźnie w Hiszpanii, we Francji, w Polsce, w wielu innych krajach. W związku z tym, że ludzie zaczęli bagatelizować, przestali się bać, zaczęli bagatelizować zagrożenie płynące, rygory, które powinny być przestrzegane, i stąd mamy może nie tyle drugą falę, ale wzrost zakażeń i przypadków śmiertelnych. Ale oczywiście nie należy tak zupełnie bagatelizować wpływu czy obecności, ewentualnie następstw tej pandemii na stosunki międzynarodowe. Na kilka rzeczy warto zwrócić uwagę, bo z całą pewnością coś z tego zostanie w stosunkach międzynarodowych. Zacznijmy może od tego czwartego elementu stosunków międzynarodowych, to znaczy układ sił. Otóż pandemia koronawirusa bardzo silnie dotknęła, czy obeszła się dość okrutnie z amerykańskim przywództwem, jeżeli tak można powiedzieć. Znaczy Amerykanie porzucili przywództwo w stosunkach międzynarodowych w świecie zachodnim, na zachodzie, w ramach zachodu czy w ramach wolnego świata, ale także globalne przywództwo wraz z wyborem Donalda Trumpa. On do samego początku nie czuł się, czy nie uważał, iż Stany Zjednoczone powinny przewodzić komukolwiek. Mamy do czynienia z taką bardzo egoistyczną, taką unilateralną, nacjonalistyczną wręcz polityką amerykańską, samolubną, która nie interesuje się resztą świata, tylko domaga się dla siebie przywilejów, uznania, realizacji tylko ich interesów, a więc rzeczywiście mamy do czynienia z nieobecnością Stanów Zjednoczonych w obliczu poważnego zagrożenia, jakim stała się epidemia czy pandemia koronawirusa. I to jest nowy, można powiedzieć, element czy nowa sytuacja, dlatego że przez ostatnie kilkadziesiąt lat przyzwyczailiśmy się do tego, że Amerykanie lepiej lub gorzej, ale próbują radzić sobie z przywództwem, prowadzić świat, społeczność międzynarodową do walki z jakimiś zagrożeniami, które się pojawiają. Tak jak powiedziałem, czynią to lepiej czy gorzej, ale zawsze one były, zawsze próbowały przewodzić i nierzadko zresztą z dobrym skutkiem. Obecnie nie. Obecnie to świadome porzucenie, a już w przypadku tej epidemii, czy w kontekście tej epidemii, to rzeczywiście widzieliśmy takie dramatycznie egoistyczne zachowania amerykańskie, które zupełnie, powiedziałbym, odarły Amerykę ze zdolności do sprawowania przywództwa w świecie, w wolnym świecie, także w świecie zachodu, ale też trzeba powiedzieć, że już wcześniej Ameryka abdykowała z tej chęci odgrywania przywódczej roli. To jest rzecz pierwsza, no istotna, dlatego że mocarstwa mają do odegrania pewną rolę w stosunkach międzynarodowych, w porządku międzynarodowym. Jeżeli się jej wyrzekają, to wtedy jest większe prawdopodobieństwo występowania chaosu, żywiołowości w stosunkach międzynarodowych. Czasem zresztą dobrze, że tak jest, bo jak wiadomo, że mocarstwa nie zawsze odgrywają, czy nierzadko odgrywają bardzo negatywną rolę w stosunkach międzynarodowych. Po drugie, to jest przyszłość, stan, kondycja Unii Europejskiej w kontekście koronawirusa, w kontekście tej epidemii. I tutaj mamy do czynienia z nieco inną sytuacją. Wydaje się, że iż ta epidemia stanowi pewną szansę dla Unii Europejskiej, szansę odzyskania takiej witalności, czy szansę odzyskania uznania, wiarygodności w oczach także mieszkańców, elit politycznych z całego kontynentu, państw członkowskich, dlatego że Unia Europejska dysponuje w takich sytuacjach, w sytuacjach zagrożeń, takiego zagrożenia, jak również jakim stała się pandemia, pewnymi atutami. Do tych atutów należy przede wszystkim materialna integracja, to znaczy to obiektywna przesłanka sprzyjająca czy wymuszająca współpracę narodów, państw, rządów w obliczu zagrożeń. To jest dobrze, jeżeli wspólnie możemy stawiać czoła zewnętrznym zagrożeniom, czy także tym, które pojawiły się na naszym terytorium. Istnieje ta materialna przesłanka w postaci zaawansowanej integracji, zaawansowanej współzależności, otwartości na siebie, takiego oczekiwania, że razem będziemy sobie radzić. Po drugie, istnieją instytucje, które
które sprawnie działają, które gromadzą przedstawicieli wszystkich państw i które umożliwiają koordynację działań, umożliwiają zawiązywanie koordynacji działań, ich egzekwowanie, implementację. I to jest bardzo ważne, to są instytucje sprawdzone, istnieje kultura współpracy w obrębie tych instytucji i tym razem podobnie się stało. Dotyczy to zarówno Komisji, jak i Rady Europejskiej, wreszcie tych instytucji finansowych, które zostały powołane, które mają tutaj do odegrania swoją rolę. I wreszcie po trzecie, w obrębie Unii Europejskiej istnieje coś, czego właśnie tutaj deficytem wykazała się Stany Zjednoczone, to znaczy solidarność. W obrębie Unii Europejskiej jest wykształcony instynkt, kultura solidarności, to znaczy wspierania się nawzajem przez państwa, zwłaszcza wspierania przez państwa większe, bogatsze, silniejsze, państw, narodów, społeczeństw słabszych w chwilach zagrożeń, w trudnych momentach. Ta zasada solidarności, ten instynkt solidarności, on z jednej strony jest wpisany w traktaty, a z drugiej strony do tego poczuwają się rządy, przywódcy, narody Unii Europejskiej, zwłaszcza te narody, te klasy polityczne, te społeczeństwa, które wierzą w Unię Europejską jako wspólnotę przeznaczenia, jako wspólnotę, która dzieli los, dzieli obecność, dzieli przyszłość. Tak więc Unia Europejska może tego bym oczekiwał, odzyskać pewną witalność, pewną wiarygodność, pewne uznanie wśród narodów, które ją tworzą. Jest problem Chin, to znaczy jak one się odnajdą w tej pandemii. Chiny, które wyprodukowały, można powiedzieć, tę pandemię, tam się to wszystko zaczęło, wyeksportowały ją sprawnie, ale to zasługa globalizacji, już mniej Chin. Zaczęło się od Lombardii, która, jak wiemy, miała najsilniejsze powiązania z Chinami, z chińskim biznesem, turystyką w całej Europie, po prostu wszystkich regionów w Europie i widzieliśmy skutki w Lombardii tej pandemii. Ale Chiny też najszybciej się uporały, co może o tyle jest łatwiejsze w Chinach, co wiemy o tym bardzo dobrze, że to jest państwo, mocarstwo garnizonowe, że to jest państwo cyfrowego totalitaryzmu, ale także gdzie łatwo stosuje się przemoc po to, żeby wyegzekwować zarządzenia władzy. I Chiny nie tylko łatwo się uporały z tą pandemią, ale również w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych czy niektórych innych mocarstw zaczęły próbować udzielać pomocy innym, wysyłać się sprzęt, lekarzy, specjalistów, oferować, znaczy prezentować gotowość przewodzenia światu, a przynajmniej części świata, jeżeli chodzi o zwalczanie tej pandemii, co się mieści w ramach takiej szerszej narracji, którą Chiny rozwijają od pewnego czasu, znaczy gotowości wzięcia odpowiedzialności za przyszłość globalizacji. Chińczycy mówią, Pekin mówi, cóż, Ameryka porzuciła globalizacji, nie chce jej przewodzić, nie chce jej dłużej generować, regulować, to bardzo proszę, my chętnie wejdziemy w tę rolę i tutaj pandemia niewątpliwie taką szansę trochę Chinom otworzyła, Chiny starały się z tego skorzystać. Jak to bardziej długofalowo będzie się odbijać, czy będzie mieć efekt, jeżeli chodzi o chińską soft power, bo to jest ważne dla przywództwa przecież, także ta tak zwana miękka siła, której do tej pory Chinom brakowało, a teraz ta pandemia stworzyła taką okazję i Chiny starały się z niej skorzystać. Tyle jeżeli chodzi o te wielkie mocarstwa, wpływ na nie, czy można byłoby dłużej, ale wiemy, że mamy ograniczony czas, jeżeli chodzi o to moje słowo wstępne. Jest problem rzeczywiście, który pojawił się, który skodowany zwłaszcza na samym początku, duży, to jest przyszłość globalizacji, dlatego że pandemia stała się błyskawicznie, doszlusowała, można powiedzieć tak żargonowo, jako jedna ze ścieżek globalizacji. Do tej szerokiej rzeki, jaką jest szerokiego nurtu, jaką jest globalizacja, w tej rzece nagle znalazła się dodatkowa ścieżka czy stróżka w postaci pandemii. Do tej pory wydaje się, że musimy się liczyć z tym, że globalizacja również będzie nieść ze sobą właśnie tę ścieżkę szybkiego przenoszenia się chorób pojawiających się w różnych miejscach, chorób o charakterze epidemicznym, które będą następnie poprzez globalizację roznoszone. Te wcześniejsze ścieżki, zwłaszcza kontakty międzyludzkie, biznesowe, turystyczne, finansowe i tak dalej. To jest interesujące, ale tak właśnie jest. I oczywiście
reakcją na pandemię, na wirusa, w pierwszym momencie było ograniczanie kontaktów międzynarodowych, zwłaszcza transkontynentalnych. Na chwilę to wszystko zostało zawieszone. Pytanie o to, co dalej, to znaczy, czy to już jest koniec globalizacji? Takie pytania były stawiane przy na samym początku. Czy może będzie ona teraz jakoś inaczej konstruowana, by inaczej będzie biec? Krótko można powiedzieć następująco, to znaczy z całą pewnością nie koniec globalizacji, dlatego że globalizacja jest przyszłością świata, jest przyszłością ludzkości, nie ma od niej odwrotu, dlatego że bez globalizacji nie ma długofalowo postępu. Były już takie załamania w przeszłości, zwłaszcza pamiętamy bardzo dobrze z historii upadek pierwszej globalizacji, czy zahamowanie tej pierwszej globalizacji z przełomu XIX-XX wieku. No później mieliśmy czas dwóch wojen, okres międzywojenny, takiego zawieszenia, wojen ekonomicznych, nacjonalizmu ekonomicznego, wojen handlowych. To się, jak wiadomo, źle skończyło. W związku z tym po II wojnie światowej społeczność międzynarodowa, wiedząc, że globalizacja jest czymś, od czego nie ma odwrotu, jest czymś właściwie, co służy rozwojowi ludzkości, różnych państw, społeczeństw, utworzyły instytucje, które miały stabilizować globalizację. Mam tu na myśli przede wszystkim system z Bretton Woods, instytucje wchodzące w jego skład, a także bardzo rozbudowaną organizacją Narodów Zjednoczonych. I ta globalizacja wróciła, można powiedzieć, do swego rytmu. Odzyskiwała, powiedziałbym, ten rytm przez kilka pierwszych dziesięcioleci po II wojnie światowej, najpierw w obrębie Zachodu, a później już jak taka żywiołowa ta fala ruszyła od przełomu lat 80. i 90., to znaczy kiedy upadł ten podział na trzy światy, wschód, zachód, trzeci świat. Tak więc to, co możemy przewidywać, to niewątpliwie, no to się stało, oczywiście pewne spowolnienie, to ma miejsce, globalizacji, oraz zapewne poszukiwania nowych narzędzi regulacyjnych. Dotyczy to będzie z całą pewnością, ale o czym była już mowa wcześniej, Państwo o tym wiedzą, reformy WTO, reformy Światowej Organizacji Handlu. To jest też odrębny temat, ale należy oczekiwać, że pandemia przyspieszy pracę nad reformą WTO po to, żeby te reguły handlu światowego, one były, powiedziałbym, nieco bardziej skuteczne niż do tej pory. Dotyczy to rzeczywiście, warto pamiętać, przede wszystkim Chin i niektórych innych państw, które świetnie obchodziły WTO. Być może przedwcześnie zostały dopuszczone trochę tak na kredyty. To się nie potwierdziło i to trzeba zmieniać. I całą pewnością ta pandemia ten marsz ku reformie WTO przyspieszy. Także pewne przyhamowanie, owszem, nowe reguły w niektórych dziedzinach, tak, lepsze powiedziałbym, oprzyrządowanie regulacyjne, ale globalizacja będzie po tym jakimś zawieszeniu, tym przyhamowaniu obecnym iść dalej. Nie ma do tego żadnych wątpliwości. Jest taki element, który się pojawił na marginesie tej pandemii, który zawsze pojawia się w takich sytuacjach, to jest, proszę Państwa, polityka strachu, bo jeżeli zagrożenie, to strach, a jeżeli strach, to również skłonność niektórych systemów politycznych, polityków, instynktów politycznych, sił politycznych do manipulowania strachem po to, żeby poprawić sobie komfort sprawowania władzy. Poprawić komfort, to znaczy zdjąć pewne ograniczenia, a zwłaszcza zadbać o to, żeby można było sprawować władzę bezkarnie i bezterminowo, długo. I to zawsze się pojawia, tak się pojawiło przy okazji tej globalnej wojny z terroryzmem. To jest o tyle w danym przypadku groźniejsze czy niebezpieczne, że mamy od pewnego czasu do czynienia z inną pandemią. Ja ją nazywam pandemią kratocholizmu. Kratocholizmu, czyli uzależnienia od sprawowania władzy. Są siły polityczne, politycy, którzy jak dochodzą do władzy, natychmiast zaczynają majstrować przy ustrojach politycznych, przy konstytucjach, przy instytucjach politycznych w taki sposób, żeby właśnie zapewnić sobie swobodę sprawowania z władzy, a zwłaszcza nieograniczoną długość. To są ludzie czy siły polityczne uzależnione od władzy albo przekonane, że demokracja jest złym ustrojem i w związku z tym należy ją, jeżeli już jest, zdemontować, ograniczyć po to, żeby można było tę władzę sprawować. Ale to są takie instynkty, powiedziałbym, no właśnie kratocholiczne, to znaczy uzależnienie od władzy, od bycia przy władzy,
odcieszenia się władzą. Są takie osobowości, są takie siły polityczne, które mniej czy bardziej programowo są wrogie demokracji, uważają, że ustrój autokratyczny, czy wręcz jak to jest w przypadku Chin, totalitarnym jest lepszy, lepiej służy. Generalnie stoją za tym interesy grup politycznych, osób sprawujących władzę i one wykorzystują ten strach, zależy od innych oczywiście instrumentów i argumentów, żeby sobie tę władzę, komfort sprawowania władzy, jej pewność, bezpieczeństwo, jej bezkarność, długotrwałość poprawić i strach, który towarzyszy pandemii, rygory, które trzeba, przykład Węgier, przecież, prawda, Orban natychmiast na przełomie marca, kwietnia wprowadził takie nowe, podjął decyzję o tym, że rząd będzie rządził dekretami, nie słuchając parlamentu. To oczywiście władcy rządzący lubią tego typu. No, miejmy nadzieję, że to są takie przejściowe rzeczy, ale warto o tym, żebyśmy o tym pamiętali. I wreszcie ostatnia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym wprowadzeniu, jeżeli chodzi o to, co może pojawić się, czy może trwale zostać jako efektem tej pandemii w stosunkach międzynarodowych, to jest, proszę Państwa, coś, co już wcześniej, zwłaszcza w literaturze, w teorii, w teoriach bezpieczeństwa się pojawiło, ale co w moim przekonaniu było takim konceptem dość złudnym, dość słusznym, to jest human security, bezpieczeństwo ludzkie, bo mówię złudnym, dosyć sztucznym, dlatego że ono obejmowało ten koncept, wszystko to, czym państwa do tej pory i tak się zajmowały, a więc była zawsze straż pożarna, była zawsze policja, była zawsze ochrona zdrowia, znaczy zawsze od 100 czy więcej lat w krajach wysoko rozwiniętych, a więc te poszczególne elementy autorzy tej koncepcji bezpieczeństwa ludzkiego postanowili złożyć w całość i zaproponować jako pewne nowe widzenie, jako nowy element, nowy składnik w ogóle bezpieczeństwa. Ja muszę powiedzieć, nie akceptuję tego zabiegu, który jest zabiegiem, tak jak powiedziałem, taką błyskotką, raczej pojęciową, terminologiczną, ale niewiele wnoszącą do rozumienia czy do działań, do polityk państw odnoszących się do, no w ogóle do spraw, jeżeli chodzi o sprawowanie władzy, jeżeli chodzi o to, czym jest polityka państwa, ona obejmuje różne dziedziny, jak wiadomo. Ten system, ten termin mnie nie przekonywał. Natomiast niewątpliwie w sytuacji, którą stworzył koronawirus, pojawiła się potrzeba lepszej, znaczy po pierwsze lepszego wyposażenia państw, społeczeństw, instrumenty pozwalające zwalczać bardziej skutecznie niż obecnie to było, niż było na początku przynajmniej w przypadku tej pandemii. To znaczy rządy państwa będą się musiały wyposażyć w instrumentarium zapewniające skuteczność w stawianiu czoła tego rodzaju zagrożeniom epidemicznym, to po pierwsze, a po drugie to jest oczywiście lepsze instrumenty, lepsze instytucje międzynarodowe. Państwo pamiętają, było wiele zastrzeżeń, w części niesłusznych, ale w części słusznych krytyk, jeżeli chodzi o pracę Światowej Organizacji Zdrowia. Ale oczywiście można mieć pretensje do Światowej Organizacji Zdrowia, tak samo jak początkowo mieliśmy pretensje, czy niektórzy mieli pretensje do Unii Europejskiej tutaj w Europie, że Unia nic nie robi. Ona rzeczywiście ten moment startowy troszkę przespała, to prawda. Zresztą Unia Europejska uderzyła się w pierś, to znaczy jej wysocy przedstawiciele uznali, że istotnie ta reakcja była nieco spóźniona. Ale tak jak w przypadku Unii Europejskiej, tak i w przypadku WHO, no po pierwsze trzeba mieć uprawnienia, to znaczy rządy muszą się zgodzić najpierw, wcześniej wyposażyć daną instytucję wielostronną w instrumenty pozwalające działać się, nawet jeżeli niektóre rządy właśnie prześpią, czy mają pewne wątpliwości, to są instytucje międzynarodowe, które wcześniej utworzyliśmy, wyposażyliśmy uprawnienia i one mogą działać. Ani Unia Europejska, ani WHO tego rozwiniętego instrumentarium pozwalającego reagować na tę pandemię nie miały. Wydaje się, że pod wpływem tego, co się stało, i jedna i druga instytucja, nie tylko one zresztą, różne inne instytucje międzynarodowe będą musiały uwzględniać ten rodzaj zagrożenia i jakiś rodzaj zdolności, które będą potrzebne, żeby szybciej reagować. To są pierwsze miesiące, to jest pierwszych 8 miesięcy w ogóle, mówię o Chinach, bo to zaczęło się na przełomie roku,
dopiero gdzieś w lutym, marcu pierwsze przypadki, no i te lockdowny, które zapadają, a więc to mamy dopiero 8 miesięcy od początku pandemii i 5-6 miesięcy od momentu, kiedy żyjemy w tym reżimie, reagujemy, jakie działania są podejmowane, uczymy się reagować. Dotyczy to również oczywiście reakcji na poziomie międzynarodowym i tego, co pozostanie w stosunkach międzynarodowych z tej pandemii. Dlatego też to wszystko, co mogłem Państwu powiedzieć, to są takie pierwsze intuicje, pierwsze jakieś takie domysły, jeszcze nic konkretnego, w związku z tym Państwo mogą być, mają prawo być troszeczkę rozczarowani, iż nie było w tym moim wprowadzeniu konkretów. No może poza jednym na koniec, już takim bardziej anegdotycznym, ale jednak jest to pośrednio skutek pandemii koronawirusa, to znaczy wycofanie przez Stany Zjednoczone 12,5 tysięcy wojska z Niemiec. Dlaczego Amerykanie wycofali z Niemiec to wojsko? No dlatego, że Angela Merkel, kanclerz Merkel, której zresztą Donald Trump od pierwszych dni swojego urzędania nie lubi i w sposób ostentacyjny okazuje jej niechęć i nieprzyjaźń, Angela Merkel nie przyjęła zaproszenia na szczyt, którym Donald Trump, prezydent USA, chciał zorganizować, szczyt grupy 7, nawet grupy 8, bo chciał doprosić Putina, w przededniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dla Trumpa miało to być jeszcze jeden reality show, czy argument w kampanii wyborczej. Natomiast Angela Merkel powiedziała, że nie pojedzie, ponieważ mamy pandemię, to jest duże ryzyko. Taki szczyt gromadzi bardzo dużo ludzi, ale zresztą podobnie jak i ona zareagował premier Wielkiej Brytanii, Niemcy, czy Francuzi również się ociągali i prezydent USA postanowił ukarać Niemcy, postanowił ukarać Angelę Merkel, ogłaszając, że będzie wycofywał te wojska. To się właściwie w tej chwili już dzieje. Jak wiemy, 1000 z tych 12,5 tysiąca trafi do Polski, ale jednocześnie ulegnie oczywiście osłabieniu więź transatlantycka, bezpieczeństwo w obrębie Sojuszu Atlantyckiego, dlatego że połowa z tego wojska wraca na kontynent amerykański, natomiast pozostała jest rozdzielona na niektóre inne kraje. Także to z punktu widzenia bezpieczeństwa atlantyckiego to był zły ruch, ale chodziło tak po trosze przynajmniej o ukaranie kanclerz Niemiec za to, że nie chciała w związku z koronawirusem przyjechać na spotkanie G7, które prezydent Trump chciał urządzić w przededniu wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, a więc przynajmniej może jeden konkret, chociaż powiedziałbym taki bardzo pośredni, jeżeli chodzi o skutki, jeżeli chodzi o następstwa, jeżeli chodzi o wpływ pandemii koronawirusa na stosunki międzynarodowe. Tym może zakończę i jeżeli Państwo mają